jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że przyjechaliśmy w okrojonym składzie. W składzie jeszcze na dodatek Roman Pożarek nam wypadł, główny nasz obrońca, więc ta pierwsza połowa jakoś nie mogliśmy się skleić i nie wychodziło nam to, graliśmy za pasywnie i drużyna z Głogowa dochodziła do czystych pozycji i oddawali rzuty z 8-7 metra. A nawet jakby to był metr rzut z 9, no to nie było dobrego bloku i w drugiej połowie postawiliśmy na kartę na całość, też troszeczkę byliśmy jakby zmuszeni przez to i wyszliśmy, na początku chcieliśmy tylko wyjść 5+1 pod Paterka, który naprawdę zagrał super pierwszą połowę, wiedzieliśmy, że jest bardzo groźny, dynamiczny i dużo akcji jakby kończy się, czy on jakby rozpoczyna i robi tą całą przewagę. Potem momentami z tych 5+1 robiło się 4-2, ale na szczęście cała drużyna wytrzymała te ciśnienie. W dodatku super parady ligarza, który nas szczególnie tę ostatnią piłkę wyratował i tak powiedziałem, jestem bardzo szczęśliwy z tego, bo to co dzisiaj zrobili moi chłopacy, to jest tylko wielki szacunek dla nich, ukłon w ich stronę, że nie poddali się, walczyli do końca. Na pewno zabrakło znowu trochę skuteczności w rzutach tych bez obrońcy i z wygodnych sytuacji. Tak jak mówiłem, 100% sytuacji. To na pewno, ale ciężko powiedzieć, bo w dwóch meczach ostatnich to szczęście było na naszej stronie, fortuna była na naszej stronie. Wygraliśmy szczęśliwie z Tarnowym, walczyliśmy do końca, wygrali jedną. Tak samo doprowadziliśmy do karnych teraz w Lubinie, w derby. Wygrali po karnych. Dzisiaj mogło być to samo, można tak powiedzieć, mógł być Drożdżowiec taki, chyba kibiców już przyzwyczaili do tego, ale dzisiaj fortuna trochę odwróciła się od nas, ale to też nie może być tak cały czas, że my będziemy myśleć, że cały czas fortuna będzie na naszej stronie. Chcieliby my, ale my musimy coś też zrobić sami i ja mówię, dzisiaj znowu dużo takich sytuacji, gdzie z wygodnych sytuacji nie rzucamy. Mnie tym bardziej martwi to, że mówimy chłopakom, opowiadamy i dalej rzucałem w te same rejony bramkarzowi. I to trochę martwi, bo tu tylko i wyłącznie zawodnik może wyciągnąć te wnioski, bo nie rzucamy za nie, on rzuca sam. I jeżeli on robi analizę, patrzy i wyciąga wnioski, no to musi to poprawić. Jeżeli nie, no to niestety bardzo ciężko to zrobić, bo naprawdę nie znam żadnego takiego ćwiczenia na treningu, które by przynosiło taki efekt, bo rzuca. My możemy tylko i wyłącznie zrobić sytuację dla zawodnika rzucającą, to jest taktyka, gdzie wyprowadzamy zawodnika, ale rzuca już, to jest umiejętność zawodnika, także no niestety dzisiaj tego nam zabrakło i no cóż, będziemy dalej pracować, nie opuszczamy. Najważniejsze, żeby chłopacy nie opuszczali teraz głowy i tak jak już Dawid powiedział, pamiętaj się ostatni rzut Kuby Orpika, tak, faktem on nie rzucił, ale nie tylko on nie rzucił i to teraz najważniejsze, żeby on nie zdolował, a po prostu zdarzają się słabe mecze. Ja myślę, że dzisiaj akurat on miał taki słaby mecz, naprawdę słaby mecz z tych 11, co już my zagraliśmy, bo naprawdę do tej pory trzymał dobry poziom i w ataku, i w obronie dzisiaj, i w obronie, i w ataku zagrał słabo, to mówię twardo, ale nie tylko on, jeszcze parę zawodników też słabo na dzień dzisiejszy zagrali, ale dlatego mamy w zespole 19 i możemy rotować składem, także jeszcze raz mówię, że musimy pracować, musimy podnieść głowę do góry i iść do przodu. Sezon jeszcze długi, dopiero 11 meczów zagraliśmy. W mecz weszliśmy bardzo dobrze, wszystko fajnie funkcjonowało. Gdzieś na pewno szkoda tej końcówki pierwszej połowy. No po przerwie na szczęście wróciła nam dobra gra. Bramka po bramce, spokojnie realizowaliśmy założenia. Trochę szczęścia w ostatniej sytuacji, brawa wielkie dla Kacpra, że obronił piłkę i 3 punkty wracają do Piotrkowa. No tak na gorąco, co można powiedzieć. Na pewno gratulujemy zespołowi z Piotrkowa, z naszej strony gdzieś to po raz kolejny takie 100% sytuacje, gdzie gdzieś w poprzednich meczach, że tak powiem, wynik był na naszą korzyść. Dzisiaj nam się zabrakło tego szczęścia, można powiedzieć, bo mieliśmy okazję na remis, gdzieś każdy gdzieś będzie pamiętał tą ostatnią akcję Kuby,
ale na pewno go nie obwiniamy za to, bo mecz trwa 60 minut i tak już wcześniej wspomniałem, gdzieś każdy dołożył taką malutką cegiełkę na naszą niekorzyść. Mamy z tym jakiś problem z wykorzystywaniem tych 100% sytuacji. To by było na tyle.